Znajdujemy się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za moimi plecami trwają prace przy budowie boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią. Prace te rozpoczęły się końcówką września i zgodnie z umową firma ma je wykonać do 30 listopada bieżącego roku. To boisko będzie oświetlone. Będzie można na nim trenować i grać sparingi, szczególnie porą zimową. Jest to boisko, które jest bardzo potrzebne. Skorzysta z niego nie tylko pierwsza drużyna Stali Stalowa Wola, ale również drużyny młodzieżowe, inne drużyny ze Stalowej Woli. Mamy nadzieję, że tutaj również będą trenowały i grały drużyny spoza naszego miasta. Oczywiście odpłatnie, także to boisko będzie na siebie zarabiało. Przypomnę, że otrzymaliśmy na budowę tego boiska 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu. Całkowity koszt 2 700 000 zł.